Żeby odpalić Grasshoppera, wpisujemy Grasshopper w wierszu poleceń. Od wersji 6.0 Grasshopper jest integralną częścią Rhino. W poprzednich wersjach trzeba go sobie zainstalować, on jest darmowy. Interfejs jest bardzo prosty, to co tu widzimy, wszystkie zakładki, to możemy nazwać to komponentem, ale najsensowniej jest patrzeć na to w ten sposób, że to, co jest w zakładce parametry, są to zmienne, są to typy danych, tutaj przechowujemy wszystkie swoje informacje, na przykład o położeniu punktu, czy o współrzędnych wektora i tego typu rzeczy. To są jakby nasze inputy, a wszystko pozostałe to są funkcje. Czyli to, co mamy w parametrze, przekazujemy tu dalej do funkcji i funkcja to przetwarza i wydaje nam jakąś wartość jako wynik, czy jakąś geometrię jako wynik. Tu też warto wiedzieć, że jeśli chcemy sobie stworzyć jakiś parametr, to po prostu klikamy i przenosimy go na płótno, na naszą przestrzeń roboczą. Jeśli tu mamy wyjątkowo dużo tych parametrów i gdzieś się pogubimy, to tu ten nawigator nam wskazuje, gdzie jest nasza formuła, którą tworzymy. Nawigacja jest taka sama jak w widoku top w Rhino, czyli prawym mamy pan, scrollujemy i zoomujemy, scrollujemy, oddalamy. I tu jeśli chodzi jeszcze o nawigację, to też jeszcze inny sposób jest, jeśli się pogubimy, to klikamy tutaj i to pokazuje nam, przywraca nam ten widok, gdzie tworzymy naszą formułę. Jak już stworzymy jakąś geometrię, to też warto wiedzieć, że tu można zwiększyć jakość punktu lądu. Podstawowa filozofia w Grasshopperze jest taka, że działamy od lewej do prawej. Może pokażę to, już tworzę coś na jakimś przykładzie. Dajmy sobie najprostszą rzecz, jaka może być, czyli punkt. Ten punkt podświetla nam się na pomarańczowo, czyli ten pomarańczowy kolor mówi nam o tym, że brakuje jakby danych. Że mamy tu w Grasshopperze parametr punkt, tylko on nie wie, jaki to jest punkt. Nie ma niczego przypisanego do tego parametru, żadnej informacji. I teraz możemy tak. Możemy sobie po prostu stworzyć ten punkt. Klikamy tu prawym, set one point. I w jakimś konkretnym miejscu tworzymy ten punkt. No i teraz jest ten problem, że on jest jakby już zdefiniowany w jednym konkretnym miejscu. I to nazywamy obiektem referencyjnym. Czyli jeśli tworzymy coś w Rhino i wiążemy to z parametrem w Grasshopperze, to jest to obiekt referencyjny. A możemy też punkt stworzyć w ten sposób, że będzie to obiekt parametryczny. W tym celu wchodzimy w wektor, w zakładkę wektor. Tu mamy taką opcję construct point. Klikamy to. I teraz bardzo ważna rzecz. Zawsze z lewej strony mamy podpowiedź, czego ten nasz komponent potrzebuje, a z lewej strony jest jakby wynik jego działania, czyli to musimy mu dać i to będzie wynik, to będzie ten nasz punkt. Tu domyślnie te wartości są ustawione na 0,0,0, dlatego już możemy zobaczyć w tej chwili zaznaczony punkt w miejscu 0,0,0, ale jeśli chcemy, żeby był on parametryczny, żebyśmy mogli zmieniać to położenie, umiejscowienie, to musimy stworzyć sobie tutaj nasze zmienne. Oprócz takiego przeciągania stąd tutaj, możemy umieszczać rzeczy na naszym obszarze roboczym, po prostu klikając dwa razy i wpisując to, czego poszukujemy. I teraz ja szukam zmiennej jakiejś numerycznej, na przykład zmiennej typu slider. Mogę sobie wybrać number slider. Podpinam ją tu, przeciągając. To ważna, podstawowa rzecz. Jeśli wciśniemy Ctrl, to odpinamy dany element. Jeśli wciśniemy Ctrl Shift, to zmieniamy jego pozycję. Potrzebne nam jeszcze dwa punkty, tak? Czyli bierzemy po prostu Ctrl C, Ctrl V, jak w każdym programie. Jeszcze raz. Ctrl C, Ctrl V. O! Mamy zdefiniowany nasz punkt, który jak widać przesuwa się. Przesuwa się, kiedy zmieniamy wartość naszej zmiennej. To jest wartość Y, tak? Tu widzimy, że to jest Y. Z-owa to jest z góry, od dołu do góry. Ok, i tak to działa. I możemy sobie zmienić właściwości tych naszych zmiennych numerycznych. Zmienne numeryczne to jest coś, z czego bardzo często się korzysta. To jest pewnie najczęściej używany typ zmiennej. Bierzemy edit. I tu może mamy różne opcje. Integer to są liczby całkowite. Czyli teraz już nie mogę płynnie zmieniać między tymi dziesiętnymi częściami, tylko
Mam tylko liczby całkowite, będzie mi przeskakiwać wartość od 0 do 1. Oczywiście mogę zmienić ten zakres. Mogę tu sobie wpisać dowolną liczbę. No to teraz oczywiście przeskoczę, bo to jest tak, że te liczby tutaj to są jednostki kompatybilne z tym, co mamy w Rhino. Czyli jeśli tu mamy metry, to tutaj też ta nasza zmienna mówi o metrach. Dlatego to dosyć gwałtownie przeskakuje, ponieważ zakres jest taki duży. Zmienimy jeszcze szybko ten zakres. Dajmy sobie tu 20. No i to za każdym razem przeskakuje o metr. Ok, jest jeszcze jeden sposób, żeby stworzyć punkt. Więc tak podsumujmy. Tu mamy ten obiekt, to jest obiekt referencyjny, bo stworzyliśmy punkt w Rhino. To jest obiekt parametryczny, bo jakby cała, wszystkie informacje są w grasshopperze. Jest jeszcze inny sposób, żeby stworzyć punkt jako obiekt parametryczny. To jest tak, że przy użyciu tego pierwszego komponentu, tego najbardziej podstawowego, punkt. Tylko teraz jako typ zmiennej damy sobie tutaj, bo tak, możemy prawem przypisać do tego konkretny punkt, albo nawet zbiór punktów, ale wiadomo, logicznie punkt potrzebuje współrzędnych, więc możemy też te współrzędne, podobnie jak tu, przypisać też do tego komponentu, tylko do tego jest potrzebna zmienna ndSlider. ndSlider, czyli szczególnie to jest funkcjonalne, kiedy potrzebujemy dwóch wartości liczbowych, czyli właśnie współrzędnych, tak? O, i mamy nasz punkt. W ten sposób możemy stworzyć nasz punkt. To są takie najbardziej podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o grasshoppera. Spójrzmy też na to, co jest właśnie bardzo przydatne, czyli bez tego się nie da obejść, czyli typy zmiennych. Mamy tak. Tu mamy typy numeryczne. To, co już pokazałem, to jest ten slider. Jest też inny typ zmiennej numerycznej, który jakby działa trochę bardziej płynnie. Panel. Mamy też coś takiego. I to są zmienne numeryczne. Tak, jeszcze jest jeden typ zmiennej numerycznej, to jest lista, gdzie możemy przełączać się między poszczególnymi wartościami. To, co widzimy z prawej strony, to jest panel. To jest też bardzo przydatna rzecz. Jeśli stworzyliśmy jakąś formułę i nie wiemy, co jest jej wynikiem, zawsze możemy podpiąć do tego panel. Ten panel po prostu wyświetli nam wynik, konkretny wynik liczbowy. Dalej mamy zmienne typu boolean, czyli to jest true or false, prawda? I fałsz, zero-jedynkowa zmienna. Dalej raczej mało przydatna rzecz. Zmienna typu kolor to jest użyteczne wtedy, kiedy chcemy zmienić jakieś właściwości naszego podglądu. Teraz mamy. Stwórzmy kilka punktów. Przypiszmy do jednego punktu w grasshopperze kilka punktów. Teraz wszystkie te punkty są podpięte do tego elementu. I możemy na przykład użyć obiektu circle. Podepniemy wszystkie te punkty pod obiekt circle, to każdy z tych punktów jest traktowany jako środek koła. Tutaj zawsze domyślnie nie widać tych pełnych podpowiedzi. Jest możliwe, że twój obiekt wygląda tak, ale tu zawsze jest podpowiedź, czego dany komponent potrzebuje. Możemy też określić parametrycznie promień na naszych kół. Używając na przykład numbersidera.
Tylko właśnie, jeśli mamy do punktu przypisane kilka punktów, to jakby nie do końca da się odseparować jeden z tych elementów. One są wszystkie już traktowane zbiorczo. I to jest minus tego, tej opcji. A moglibyśmy przypisać, byśmy mieć każdy punkt oddzielnie. Jeśli chcemy do jednego inputa przypisać więcej niż jedną wartość, to wciskamy Shift. I teraz te punkty mamy jako coś, czy możemy sterować niezależnie, w przeciwieństwie do tego pierwszego rozwiązania. A zróbmy jeszcze coś bardzo podstawowego, czyli na przykład ekstrudujmy te nasze kształty. Tu załóżmy, że nie wiemy zupełnie o co chodzi, to możemy sobie zawsze podejrzeć, że to, czego potrzebuje ten element, ta funkcja, to jest baza, czyli jakaś krzywa albo płaszczyzna. Tu są zmienne, elementy matematyczne, dodawanie, zakresy, mnożenie i tym podobne. Tu są listy, wektory, krzywe, płaszczyzny, triangulacje, mesze. Tutaj są elementy analizujące przecięcia się między obiektami. Transform to jest na przykład jakieś obroty i tego typu rzeczy. Tu mamy obiekt typu ekstrudowanie. On potrzebuje jakiejś krzywej, czyli tu mamy tą naszą krzywą. Czego jeszcze on potrzebuje? Potrzebuje kierunku. Po ikonie widzimy, że to jest wektor, tak? Też jeszcze dobry trik jest taki. Jeśli mamy już jakąś formułę, na przykład ściągniętą z internetu i nie wiemy skąd jest jakiś obiekt, to wciskamy Ctrl-Alt i tu nam wychodzi bardzo fajna podpowiedź. Ale teraz tak, znajdźmy ten wektor, że niech to będzie wektor Z, tak? Bo jak coś ekstrudujemy, to zazwyczaj w górę. O, i mamy ekstrudowany nasze koła mamy ekstrudowane. Tutaj widzimy, że mamy jeszcze opcję faktor. To może być jakakolwiek zmienna liczbowa. Może najlepiej, jak to będzie number slider. To ekstrudowanie już widzieliśmy wcześniej, ponieważ tu domyślnie jest jakaś wartość, chyba jedynka. Ale możemy podpiąć pod to coś konkretnego. Możemy dalej się bawić tym, co stworzyliśmy, na przykład używając elementu divide. Divide surface, podziel płaszczyznę. Teraz nasze walce będą podzielone. Jeśli nie wiemy, co dokładnie robi dany komponent, zawsze możemy to przybliżyć i już wiemy, że jest to ilość segmentów. Ilość segmentów w płaszczyźnie poziomej i w płaszczyźnie pionowej. Więc to, tak jak zazwyczaj, to jest coś, czym można sterować przy pomocy zmiennej numerycznej. Jest jeszcze inny sposób definiowania zmiennej numerycznej typu slider. Jest bardzo wygodne, wpisujemy. Klikamy dwa razy i wpisujemy na przykład 1 i to będzie nasz zakres. 1 mniejszy od 20. I teraz mamy slider, który działa liczbami całkowitymi od 1 do 20. Możemy sterować naszym podziałem. Jeśli
i nie wiemy, co jest jakby wynikiem naszych działań, to tak jak mówiłem, mamy coś takiego jak panel. O. I tu pokazuje się lista wszystkich punktów, które zdefiniowaliśmy przy pomocy naszej formuły. Jeśli chcemy zakończyć naszą pracę i już przenieść jakby wynik działań w Grasshopperze do Rhino, klikamy prawym na ten końcowy komponent i dajemy Bake, wybierz. Ustalamy, na której warstwie chcemy to mieć. Klikamy OK. I co mamy? No mamy nasze punkty, bo tu wynikiem tego działania komponentu Divide są punkty. Jeśli chciałbym wyciągnąć stąd walce, to byłby ten element extrude. No i to są absolutne podstawy Grasshoppera. Oczywiście można powiedzieć, że po co tworzyć tą formułę, jeśli dokładnie tą samą rzecz mogliśmy zrobić w przeciągu 30 sekund w samym Rhino, nie używając Grasshoppera. Na przykład w ten sposób. Jeśli mamy naprawdę zaawansowaną geometrię i coś chcemy po 5 godzinach pracy zmienić, na przykład zmienić tą jakąś ilość podziałów, na przykład paneli na zakrzywionej w dwóch poziomach płaszczyźnie, zmienić ilość paneli, to w Rhino tego już nie zrobimy, jest to niemożliwe. A tutaj, używając zmiennych liczbowych, możemy to w każdej chwili zmienić. To jest jakby cała siła Grasshoppera i projektowania parametrycznego. To jest coś podobnego do modyfikatorów w 3ds Maxie, tyle że tutaj mamy geometrię NURBS, czyli geometrię, którą można zastosować też później w celach produkcyjnych. To by było na tyle. Dzięki.